Niech się ze mną stanie tak, jak z tymi zwierzętami, a później każdy spożywał swoją część. Na tym polegało ten zewnętrzny rytuał przymierza, a więc dotrzymania słowa. I zobaczmy, jest napisane, jak Pan Bóg przechodzi między zwierzętami w formie słupa ognistego i pali swoją część, czyli jakby zjada tę swoją część doszczętnie. Ale Bóg nie pozwala przejść Abrahamowi. A więc Bóg nie pozwala tego, żeby Abraham w tym kontrakcie miał jakiś wkład, jakiś udział. Bóg nie żąda tego od Abrahama, ale obiecuje mu to, czego zawsze pragnął. Zobaczmy, Abraham nie ma w to nic wnosić ze swojej strony. Jedynie Bóg przechodzi. Całe przymierze jest oparte jedynie na wierności Boga, a nie na Abrahamie. Na wierności Boga. I Pan Bóg mówi mu, policz gwiazdy, jeśli zdołasz. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Policz piasek na plaży, jeśli zdołasz. Tak liczne będzie twoje potomstwo. I Kościół jest potomstwem Abrahama. I Abraham kontynuuje drogę. Nastaje głód. Idzie do Egiptu. Tam zaczyna robić po swojemu. Poszedł tam, gdzie chciał. Zaczyna działać po swojemu, nie radząc się Boga, nie pytając Boga, nie szukając Boga, nie rozmawiając z Bogiem, nie wołając Boga. Abraham stwarza sobie liczne problemy, musi kłamać, musi mówić, że jego żona jest siostrą z obawy, żeby go nie zabili, i wszystko tam idzie na opak, wszystko. Obietnice się nie realizują. Abraham zaczyna wątpić, zaczyna myśleć po swojemu, zaczyna używać kalkulacji i myśli sobie, czy może powinienem w takim razie spłodzić syna z niewolnicą? Wtedy prawo na to pozwalało. Fakt, że niewolnica rodziła dziecko na kolanach swojej pani, sprawiał, że to dziecko uznawane było za syna właściciela niewolnicy. A więc jeśli mu by niewolnica urodziła na kolanach jego żony, to wówczas byłoby to ich dziecko. I zobaczmy, kiedy zaczyna kalkulować, działać po swojemu, według własnego upodobania, kiedy to słowo obietnicy w nim słabnie, ma z Hagar syna Izmaela z niewolnicą i wówczas jego życie staje się piekłem. Niewolnica zaczyna uważać się za ważniejszą od żony, bo Sara jest bezpłodna, bo Sara nie może dać mu syna. I Sara w końcu, widząc to wszystko, mówi do tego staruszka, swojego męża, Abrahama, albo niewolnica, albo ja. I Abraham wygania niewolnicę i wygania dziecko. Abraham doświadcza, że nie przez postępowanie po swojemu, ani przez opieranie się na kalkulacjach własnych spełnia się obietnica. Że on chciał tę obietnicę zrealizować, że nie Bóg miał zrealizować swoją obietnicę, tylko Abraham chciał zrealizować obietnicę Bożą po swojemu. W oparciu o swoje. I Bóg znów pokazuje się Abrahamowi i mówi, nie Izmael będzie synem twojej obietnicy, ale dziecko, które narodzi się z twojej niepłodnej żony. To jest moja obietnica. I zobaczmy, Abraham, będąc w drodze, musi nauczyć się wierzyć Bogu. Nauczyć się w swoim życiu, co wierzyć. Co znaczy posłuszeństwo wiary. Abraham staje się przyjacielem Boga. Bóg, zanim ukaże Sodomę i Gomorę, pokazuje się w postaci trzech pielgrzymów, trzech ludzi, którzy są w drodze. Bóg radzi się Abrahama jak przyjaciel przyjaciela, zanim podejmie decyzję. Pamiętamy, nie z Bogiem odnośnie do losu, jaki miał spotkać tamte miasta. Nie znalazł się ani jeden sprawiedliwy. W każdym razie ci pielgrzymi obiecują mu, że za rok o tej porze będzie miał syna, i tak się dzieje. Aka, co znaczy śmiech, bo tamtego dnia Abraham śmiał się z tego, że 90-letni ma syna. Ale później adoruje syna, którego dał mu Bóg, że Bóg żąda, aby go złożył w ofierze. Abraham zapędził się w sytuację bardzo niebezpieczną i Bóg chce
chce przyjacielowi w tej sytuacji, w którą się zapędził. I Abraham idzie z Izaakiem na górę Moria z przeświadczeniem, Bóg przewidzi. Wiemy, że jak to się kończy, wiemy, że nie zabija syna, bo przychodzi anioł, powstrzymuje, a w krzakach przygotowany jest baranek. Abraham osiadł w Kanaanie. Abraham był syty swoich dni, nabył kawałek ziemi i tam go pogrzebano, we własnej ziemi. W samym Abrahamie, zobaczcie, zaczęły spełniać się obietnice Boga, zaczęła spełniać się i realizować historia zbawienia. I teraz można powiedzieć, co mnie to obchodzi? Ciekawa historia, ale co mnie to obchodzi? Otóż Abrahamem jesteśmy my, jestem ty i ja. Abrahamem jest Słowo Boże skierowane do nas. Abrahamem jest wiara. Chcemy poznać swoją wiarę? Jaka jest twoja wiara? Jaka jest moja wiara? Nie wystarcza, że jesteśmy ochrzczeni, że przyjęliśmy pierwszą komunię świętą. Nawet nie wystarcza, że co niedzielę chodzimy do kościoła. Bo czym jest wiara? Abraham jest Bożym Słowem do nas. I w Abrahamie Bóg chce oświecić naszą rzeczywistość i chce powiedzieć, czym jest wiara. Pan Bóg nie rozwija jakichś wielkich, skomplikowanych, rozwlekłych, może czasem nudnych traktatów. Bóg chce powiedzieć, czym jest wiara i dlatego daje nam Abrahama. I teraz, czy my jesteśmy wewnątrz tego słowa, czy jesteśmy poza nim? Czy widzimy jakąś identyczność, jakąś zbieżność, jakiś związek z historią Abrahama, a moją historią? W jakim momencie drogi Abrahama jestem? W Ur? W przymierzu? Czy otrzymałeś już owoc obietnicy? Czy Bóg ci obiecał? Co jest w twoim życiu Izaakiem? Kiedy usłyszałeś słowo wyjść?